lat, skoro też promuje Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego i trudno by dzisiaj było nawet próbować zmienić tę lokalizację. Uważam, że Skorogórz jako jedno z wielu centr edukacyjno-kulturalnych w gminie powinno się też między innymi tym zajmować, więc promować Europejskie Dni Dziedzictwa. No i w tym roku, stulecie odzyskania niepodległości, więc też okazja, żeby rekonstrukcja była o tematyce choćby i plebiscytu śląskiego, więc myślę, że bardzo trafnie, bardzo ładne miejsce. Na ziemię go! Prezentowaliśmy mieszkańcom walki z początku III Powstania Śląskiego. Miały one charakter niewielkich, izolowanych potyczek. Na terenie Skorogoszczy nie odbywały się walki powstańcze. Walki powstańcze objęły niewielką, stosunkowo niewielką część obszaru plebiscytowego. Front walk dotarł głównie do Góry Świętej Anny, Kędzierzynia, Koźla. No, jesteśmy przede wszystkim pasjonatami, których cieszy to, co robimy. No i staramy się jednocześnie przekazać jakoś tutaj lekcję historii. Na pewno jest to atrakcyjniejsza forma niż suchy wykład przedstawiony na lekcji na przykład w szkole czy na uczelni. Zajmują pozycję na swoim posterunku. Wyposażenie oraz uzbrojenie wojsk niemieckich nie odbiegało od tego, jak Niemcy dysponowali pod koniec I wojny światowej. Powstańcy najczęściej byli ubrani w odzież cywilną, by zdarzały się elementy umundurowania niemieckiego, austriackiego oraz polskiego. Dzisiejsza rekonstrukcja historyczna nawiązuje do okresu międzywojennego na Śląsku. I tutaj w Skorogoszczy, która była na tym pograniczu, nie brała udziału bezpośrednio w Powstaniu Śląskim ani w plebiscycie. No te okruchy historii są bardzo małe i trzeba bardzo siermiężnie tego szukać. W czasach wybuchu II wojny światowej gro dokumentów dla bezpieczeństwa ludzi zaangażowanych w agitację czy w powstania były po prostu niszczone dla bezpieczeństwa, ponieważ było wielkie niebezpieczeństwo, że te osoby znajdą się na liście gestapo i te osoby były od razu skazywane do obozów koncentracyjnych. Dlatego te okruchy śladów polskości czy tego okresu międzywojennego tu w naszej miejscowości są niesamowicie, niezmiernie tutaj pieczołowicie archiwizowane i dokumentowane, ponieważ to są śladowe ilości.